Spocznij. Dzień dobry, mam na imię Michał i dzisiaj zagramy w grę Forbidden West. To jest trzeci odcinek nagrywany na żywej transmisji, która odbywa się na Twitchu, więc serdecznie zapraszam na Twitcha. Jakieś ataki w zwarciu nam się trzymają, proszę. Się ładuje. Jep, pięknie. A wiesz co? Nie pamiętam. Dotarliśmy do wioski, w której dostaliśmy w prezencie dzidę. Dzidę trzeba było trochę ulepszyć. A teraz mamy do pogadania z... No, opcjonalnie. Pogadamy, co u nich słychać troszeczkę. Oni przypomną sobie... Przypomną nam, co robiliśmy wcześniej. To może być bardzo dziękuję. Ciekawe. Dobra, spadaj, nara. Rzeźbiarz chciał zrobić coś większego. I to dwukrotnie. Pokrytego kosztownościami. Ale byłem pewien, że nie przypadłoby ci do gustu. Miałeś rację. Przykro mi, Awad. Dobrze cię widzieć, ale nie mogę zostać. Aha. Liczyłem, że zostaniesz na trochę dłużej. Być może w pałacu. Południk jest wciąż zagrożony, ale to coś więcej. Dlatego muszę ruszyć na zachód. Na ziemię Tenaktów. O kurde, z nimi nie będzie. Na słońce do Tenaktów? Może Marat już ci mówił, ale po latach walk wypracowaliśmy rozejm. Może trwały pokój. Lada dzień odbędzie się ambasada. Nie. Na mnie już czas. Dobra. Poczekaj, Aloy. Muszę cię o coś spytać. Odkąd odeszłaś, myślałem tylko o tym. To naprawdę nie jest pora. Nieprawda. Oj, było romantycznie. Kiedy odeszłaś, nie wiem, czy znowu cię zobaczę. Nie chcę cię zatrzymywać, ani ograniczać. Ale powiedz, gdy zakończysz misję, wrócisz do Południka? Na zawsze? Żebyśmy trochę spędzili czas i... Taki romantyczny nie bądź, bo ile dostaniesz między żebra? W kluczowych punktach może decydować, jak Aloy podejdzie do sytuacji w rozmowie. To od ciebie zależy, w jaki sposób będzie wyrażała swoją osobowość. Jeśli wybierzesz piąchę, ale przyjmie przedstawę konfrontacyjną. Wybranie mózgu sprawi, że Aloy skorzysta ze swojej wnikliwości, by znaleźć sprytnie nieoczekiwane rozwiązanie. Z kolei po wybraniu serduszka, ale okaże współczucie lub zwerbalizuje swoje najgłębsze przekonania. Tu bierzemy ten, serduszko. Mam nadzieję znów zobaczyć południk, Awad. Ciebie. I ciebie. No, no. Ale ta misja to moje życie. Tylko o tym myślę. Dlatego muszę się skupić. A fajne oczy ma, nie? Co stanie się potem? Jak się błyszczą ładnie. I jak nie ten... umiem sobie tego wyobrazić. Nie wiem, jak to w środku się nazywa, ale widać, że przechodzi. Ładnie jeśli oczy zrobiłem. Trafiłabyś do południka, wiedz, że zawsze będziesz tu przez nas mile widziana. Zajmij się misją. Oby ci się udało. Czy zajebiste zrobili. Będę na ciebie czekać. Od razu inne postacie wyglądają, jak mają oczy ładnie zrobione. O, tu się odbyło. Co wy trzepiecie tutaj? Wygląda jak jakiś pomnik. No. Czego? Zbadaj. W hołdzie tym, którzy polegli w bitwie o Oświecę. Wielu ludzi broniło tego miejsca przed Hadesem. Fajnie, fajnie iść i zobaczyć swój pomnik, nie? Kroki. Eye of the Tiger. Dobra, zbadajmy pomnik. Ale badziew. Ładniejszy mogli zrobić. Ten chyba powinien mi schlebiać. No właśnie, a co to za badziew? I tak mi się nie podoba. Zwłaszcza, że moja misja jeszcze trwa. Musi wziąć do roboty, to kiedy grasz Fortnite za jakieś 2-3 godziny. Co wy z tym Fortnite'em? Inne gry.
Nie, tu jeszcze mam zamiar pograć tak gdzieś mniej więcej z godzinkę w to i potem muszę zrobić sobie przerwę, trochę ogarnąć domek i ruszam do Fortnite'a. Szukaj X-Raya. On zaczął już Fortnite'a grać, kupił karnet i też uciekł ze streama. Wszyscy Fortnite. No, ten, nie wiem, czy dodaliście się, ale X-Ray gra. Mówi mi, że lecz może gra. Umów z Nasadi i Temenem. Dzień dobry. Królowa matka Nasadi. Błogosławiona czempionko. I Temenie, co się mówi? Pieniądze albo życie. Serdecznie dziękuję ci, o czempionko, za uratowanie mej matki i mnie oraz za ocalenie świętego miasta przed siłami cienia. To. Dobrze było? Nie. Jeszcze raz. Bardzo dobrze, i Temenie. I proszę bardzo. Czempionko! Nauczysz mnie strzelać jak łowca maszyn? I Temenie. Więc ruszam na bardzo ważną misję, książę. Ratujesz świat? Nie. Tak, jakby. Walczysz z rdzą. Blachasz, mechanik. Ale udzielę ci kilku wskazówek. Z radością. Mhm. Uratowałaś nam życie, czempionko. Nie zapomnimy tego. Niechaj słońce ci świeci. Uważaj na gromoszczęki! Jeśli ludzie żyli, wielorasowe społeczeństwo żyło w małych grupkach, to jakim cudem ciągle jest różne kolory, różne rasy? Przecież to jest 1000 lat po normalnym życiu. To on był na tyle, że zawsze się... No, pytań jest wiele, nie? Pod tym względem, więc wszyscy powinni być brązowi. Ona jedyna powinna być biała, bo jest stworzona przez maszynę. A oni wszyscy powinni być... Jak to się mówi? Mulaci, tak? Mulat to jest... Nie, no nawet nie mulat, bo to mulat to jest biały... biały... i czarny, tak? A to by był totalny miks. To by było coś w stylu Arabów raczej. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. No to gdzieś pomieszanie Arabia z pomieszaniem białych. Pomieszaniem trzech ras, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. No ale na pewno nie byłoby w ten sposób, żeby w małej miejscowości, gdzie żyje 100 ludzi, było 4 rasy, nie? Przez 1000 lat. No ale to... Myślę, że to zostało zrobione ze względu na to, żeby fajnie było w obecnych czasach. Gadamy z królem. Tych dwóch, czy jeszcze kogoś możemy tu przesłuchać? To mi się wydaje, jeszcze widziałem. To już chyba gadałem z tym pomniczkiem tu. Chciał trochę dowiedzieć się... Truchła maszyn. Pozostałości po bitwie o świecę. Mordowałem tu. Prawie pokonały nas maszyny kontrolowane przez Hadesa. Ale w końcu... Nie było, odwali. To przecież tak, bo tutaj oni na tych murach walczyli. Coś tak było. I tu na środku była ta walka taka porąbana. A, teraz już pamiętam. Wszystko wraca. Dobra, idziemy porozmawiać z tymi szefami tego ośrodka. No to prędzej bym się właśnie spodziewał czegoś takiego, że wszyscy będą mniej więcej tak samo wyglądali, kolorystycznie przynajmniej, a nie... No ale no to, co zrobić? Gotowa czasy. Do drogi? Nie czy wszystko trzeba przemyśleć. Czasu? Idziemy. Czas ruszać. Zobaczmy ten Forbidden West, to będzie nowy stan. Kieruję się na zachód, więc będę potrzebowała prawa przejścia ten aktów, prawda? Mhm. Gdzie dokładnie odbędzie się ta cała ambasada? Za beznadzieją. Ten kanion wyznacza zachodnią granicę królestwa. Na samym skraju znajdziesz fortecę Samotne Światło. Ambasada odbędzie się tuż za wrotami tej twierdzy. To dość daleko. 2 tygodnie piechotą. Najwyżej kilka dni szybkiej jazdy. O. W zasadzie to najlepiej będzie odpocząć tutaj. I wyruszyć rano. Oczywiście. Zajmę się tym. Jarzeniówki bajeranckie. Jedzonko? Ślimaczka je? Co on je? Zabiła go. Truła? Nie. Wysnął. Nie lubimy się żegnać.
ta zbroja jest świetna. Żółw na plecach, klata osłonięta, świetna zbroja, naprawdę świetna zbroja. Wszyscy wiedzieli, że ona tak zrobi. Has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter, no matter what I try. Am I raindrops in the flood? Naprawdę poszli po całości, nie? No nieźle, no nieźle. Iskry dostali. Ha! Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś na nich jeździł. Tędy do samotnego światła? A tak, znaczy zwykle, ale nie dziś, jeszcze nie. A czemu nie? Cóż, beznadzieja. Cała dolina aż roi się od maszyn. Jest minuta. Niezły. Niezły. Maszyny to nie problem. A, na pewno, ale mam przykazane, żeby nie uruchamiać kolejki, zanim złomianki nie odgwiżdżą, że wszystko gra. Okej. Słuchaj, nie przybyłam tu, żeby stać i czekać. Więc albo ty sprowadzisz ten wagonik, albo ja to zrobię. Tak, ale kto go wtedy przycholuje? Dobra, dobra. Ale jak ktoś cię spyta, to powiedz, że mnie zmusiłaś. Widzę dym, ale niewiele ruchu. Dym idzie pewnie z czegoś, co maszyny rozwaliły. A że mało ruchu, cóż, to dlatego, że mamy przestój z powodu tego zamętu. Ale ślicznie. Jakie maszyny sprawiają kłopoty? Wredne, a jest ich mnóstwo. Mówią na nie kolcogrzbiety.
Ale to dziwne, bo one nie są z beznadziei. Zjawiły się tu niespodziewanie. Nie macie łowców maszyn? Ach, mamy łowców, tylko żaden nie chce podpaść Ulwundowi. To samozwańczy szef Złomianek. A ten cały przestój to jego pomysł. Jezu, tam siła musi być niesamowita chyba. Ja tylko tędy przechodzę. Przekładnie się pod kątem. Trzeba było mówić, to ci się prędko nie uda. Co masz na myśli? Pipę. Słyszysz? To cała odpowiedź. Kto to jest? Kapłan Słońca Kardża. Zawiozłem go na dół wczoraj, nim doszło do kłopotów z maszynami. To bardzo ważny człowiek, a przynajmniej tak mówi. Ta ambasada w Samotnym? To on ma ją prowadzić. Świetnie. Jeśli nie zrobisz tego, czego żądam, sam Król Słońce dowie się o twojej bezczelności. Przez ciebie spędziłem całą noc w namiocie, drżąc z zimna, wystawiony na atak. Mogłem umrzeć. Ha, mnie nie chcecie przewieźć, ale Co? Tę dziewkę Nora? Dzikuskę? Z drogi, Hultajko. Władis, to Aloy. Uczony Władis. Aloy, no wiesz, zbawczyni południka. Naprawdę? Cóż, to nieco zmienia postać rzeczy. Zmierzał na ambasadę w Samotnym Świetle, czyli podobnie jak ty. Na ambasadę? Nie z tymi maszynami w dolinie. I tak oto Araman ogłosił, że kapłani Słońca są najwartościowsi i godni ochrony. Widzisz? Pismo! Udam się do Samotnego Światła, gdy kapitan straży powie, że jest bezpiecznie, ani chwili wcześniej. Dobra. Kapitan jest moim przyjacielem. Się znamy. A gdzie Erend? Porozmawiałabym z kimś, kto przedkłada praktykę ponad pismo. Władis. Uczony Władis. Uczony Władis wysłał Erenda na misję o świcie, by oczyścić drogę. I tak o świcie. Hej! Czyli w dolinę, tak? Tak. Mówił, żeby szukać tropów w ruinach na lewym brzegu. Dobra. Słyszałam, że macie przestój. Mogę ulepszyć sprzęt? Kowal ze Złomianek na pewno pozwoli ci skorzystać z warsztatu. Co do kolców grzbietów, to najlepiej użyć strzał kwasowych. Dobra. Trafienie w zbiornik załatwi maszynę. Jasne. Dzięki. Nie ma problemu. Znajdę Renda i sprowadzę go. Będę miał z 3 synem. Hej! A ty dokąd? Na samą górę, żeby przeczekać. Wybacz, ale rozkazy są jasne. Żadnych pasażerów, póki nie ma gwizdka. Tak jest. Na mnie już czas. Wy? Jorów, mógłbyś odprowadzić uczonego do Złomianek i zaczekać tam na mnie? Oczywiście. Znajdę Erenda i pomogę oczyścić drogę. Ale potem koniec wymówek. Samotne Światło. Ambasada. Jeśli taka będzie wola Słońca? Będzie. Uwierz mi. Dobra, muszę dobra. Znaleźć Erenda, ale najpierw zajrzę do Złomianek. Idź do Złomianek, idź w ostatnie znane miejsce pobytu Erenda. Najpierw kurna lód. Casio zegarek, kurna, się przyda. Tu jest jeszcze trochę czegoś, tu jest jakaś... Znowu zegarek, co to jest? Trzeba pełno przeczytać na tym. Na... O, przesuń w górę. No przesuwam. Kogo przesuwać mam w górę? W dół nic nie daje. Umiejętności. Łowczyni. Zwiększa skuteczność walki, poprawia kondycję z broni, skupienie zwierząt, techniki broni myśliwskiej, łucz. Traperka. Wojowniczka. Zdobywasz swój pierwszy punkt umiejętności.
Zwiększa skuteczność dominowania maszyn oraz ich wytrzymałość obrażania przez niezależność dla miotaczy oszczepów i dużym maszynom. Ocalał. Łuki, łowczyni, ja to chciałem. Co to jest? Się jej nauczyć. A co to daje? Skupienie. Zwiększ limit skupienia, co pozwala wyceluj L2 i stuknij. Łasu. Co tu? Szybciej rozstawiasz pułapki. Zobaczymy efekt końcowy. O, to jest zawsze najciekawsze. Jakieś... O Jezu, łowczyni to jest dopiero. O, no dobra, no, no, co to to jest? Idziemy tak jak chcieliśmy, a panu umiem. Elegancko. To jest premia pasywna, którą można rozpoznać po kształcie koła. Okay. Umiejętność w tej kategorii zapewniają stały rozwój podstawowych elementów. Wielokrotnie opanowane premie pasywne zwiększa płynące z nich korzyści. Ubiory i sploty również wzmacniają ich działanie. Potwierdzam. Zgadzam się na to. Opanuj umiejętność. To jest przypływ odwagi. Opanuj wszystkie trzy połączone umiejętności, aby go automatycznie odblokować. Przypływ odwagi to potężne zdolności specjalne, które do użycia wymagają zgromadzenia odpowiedniej odwagi. Możesz to zrobić przez wykonywanie różnych czynności, czyli taki kurna super atak, rozproszony wystrzał, a tu jest co? Stromy strzał. Okej. Okay. A to jest pewno taki, żeby puk leciał w górę. No dobra, to już on mam odblokowaną tą jedną. Aha, i on wtedy się zrobi cały i będzie co można zrobić? Zwiększę terminację. Szybsza regeneracja czy szybsze skupienie? Nieważne, użyjemy obydwu. Się robi. Umiejętności w tej kategorii blokowują potężny nowy atak dla każdej broni w danej klasie. Potwierdzam. Potwierdzam, zgadzam się. Ile mamy punktów dostępnych? Zero. Ekwipunek. Co tu się... A, sprzęt specjalny. Broń. Mroźna. Kuproca, łuk myśliwski i włócznia czempionki. Jakieś zwoje ma, patrz, zdolności zwoje. To jeszcze nieodblokowane. Dobra, zobaczmy narzędzia. Co to jest to? Pakiet szybkiej podróży. Przedmiot pomocniczy. Pakiet pozwala odkryć szybką podróż do odnalezień. Okej. Okay. Okej, okay, trzeba zrobić najpierw, żeby to wytworzyć i można wtedy lecieć. Surowce. Cenne przedmioty do sprzedania. Zegarki. No mówię, taki jest lepszy niż taki, nie? Kluczowe surowce do ulepszania, iskrzak i echownik. Surowce do ulepszania sprzętu, po prostu. Do wytwarzania amunicji, podzielone wszystko ładnie i żywność. 100 na 100, ok. Leczenie. Metalowa kość, dobre. Sprzęt specjalny, przyciągacz. Te surowce, a co to jest to? Sztaba żelaza, ok. I tak mamy, że tak powiem, dosyć duży ekwipunek, duży, ale ładnie podzielony. Nie powinno być problemu, żeby tym operować. To mnie interesuje, co tutaj się znajduje. To jest pewno jakaś ta czytanka. Zgodnie z rozkazem komendanta, wszyscy mieszkańcy, no jak następuje, bramy między stalowym, samotnym światłem, a ziemią niczyją pozostają zamknięte i zapotrzebowanie w oczekiwaniu na ambasadę. Zakazuje się ruchy w obie strony, aż do odwołania. Nie będzie wyjątków, nie będzie nic. Normalnie... Nie ma wyjątków, nie ma niczego. Idziemy. Woda. Tam na dole te są.
do paki. Ładnie, ładnie. Bierz kości. To były kości. Już rozpoznaję. Szybki zapis, ręczny zapis. Szybka podróż za darmo. Szybki zapis. Dziękuję. Przy ogniskach. Aha. I szybka podróż, dobra. A ogień spowoduje dużo szkód. Co to jest dzik? Wiecie, co zrobimy dzikowi? Zdziczał. Dyk. Dobra. Maszyny musiały zniszczyć ten obóz. Nie maszyny. Ta dolina nie jest bezpieczna. Ile tego mają? Echowniki mamy z nich. No, echowników mamy już dużo. Co to jest? Aha, to są te pojemniki na surowce. No, jeśli się udało. Nie ma się co chować, jesteśmy kozak. Się wszystko i ja wiem, co tutaj się zaczyna odbywać. Potrzebujemy się napić. Żeby głowa nie bolała. Suchy mózg źle się łączy. Ale mostu nie zniszczyły, nie? Myślałem, że one mają wyrównywać świat i... bo one się wymknęły spod kontroli. Norniczki. Jeszcze mam strzał. Aha, tak to się robi. Dobra, jest git. To zwolnienie jest bardzo przydatne. Poplamiony z tłuszczem zwój z pośpiesznie nakreślonymi znakami. Do diabła ze słońcolizami i wypaloną dyplomacją. Nie owijamy później bawełny. Kajera nazywają tak, nie narażanie się tenakototom. Jezu. No i nie powinien się narażać, bo mają masę powodów, by bać się tych oprychów. Ale ja nie jestem Kajera. Nie usiłowałem najechać zachodu raz za razem, tylko dlatego, że miałem na to ochotę. Z ambasad też żaden dla mnie pożytek, to tylko ładne określenie na bieganie z białą flagą i baganie, nie zabijajcie nas. Czyli jakiś nerwus. Idę do samotnego światła. Ktoś napisał wszystko, co zamierza zrobić i nazwał to sekretnym planem. Bardzo sprytnie. Od tego momentu dzika tam widziałem gdzieś. Nie wiem, czy to jest nam potrzebne, ale na pewności lepiej skórkobańca dorwać. Dzik przeszukaj. Co dostaje się? Kość dzika, żebro i dziczyzna. Myślę, że dziczyzny można ogarnąć jakieś jedzonko. Gdzie musimy iść? W tamtą stronę? A tu jeszcze są znaki zapytania. Aha, bo to, no to jest perpek pełną gębą. Proszę państwa. Kurna, ziemniaczki. Nie, złomianki. Co to jest? A, oni ten, na, mieli stare te tablice informacyjne dla wszystkich, którzy mają uchy tego chipa. No tutaj się źle działo, bo tu kwasiorki widać. Maszyny. Pewnie kolcogrzbiet. Może Erend go pokonał.
Ziemia jest przesiąknięta. To pewnie złomianki. Jorów mówił, że mogę tam ulepszyć łuk. Przy innych rzeczach też mogę pomajstrować. Ja zbieram kamienie. No dobra, kamienie trzeba trochę mieć, żeby to odstraszyć. Samotne światło w tamtą stronę. Okej, okay, aha, czyli to jest ten. Drogowskaz po prostu, zwyczajnie. Nie z żadną mapą, tylko QR-kodem. Cudzoziemka idzie. Nie. Czy to zbawczyni? Chcesz wejść zbawczyni? Nie. Już mam tutaj porozmawiać z wami. Witam cię w złomiankach. Otwierajcie. Rozkaz Jorufa. To mi wystarczy. Solidne, ale co tam, przecież te robale to przez to przylazły, kurna, nic by z tego nie zostało. Niech mnie kuźnia. No kurde. Petra? Eloy, co ty tutaj robisz? Całe szczęście, że się tutaj pojawiłaś. Ciebie też dobrze widzieć. Przybyłaś w samą porę. Chodź. Jakoś twarzy tylko mnie rozczerwdziała. Tylko na cholerny browar można tutaj liczyć. Ta, słyszałam. Maszyny, przestój w pracach. A to tylko najnowsze awarie. Złomionkom zawsze brakowało paru narzędzi. No tak. A tam jest największy młot. Nie nasza ziemia, nie nasz kłopot. Kolco grzbiety to kłopot dla wszystkich. Orwund? Słyszałaś o nim? Ta. Chyba lepiej opowiedzieć o tym przy zimnym piwku. Też bym się zgodził. Petra! Ja tylko w przylocie. Idę na zachód. A. Mam dopilnować ambasady w samotnym świetle, a potem ruszam dalej. A, jasne. Tam są większe tryby. No cóż, Eloy. O czym ona gada? Dobrze cię widzieć. Ale skoro idziesz... Petra... Wiesz... Jeśli znajdzie cię ochota na piwo i pogaduchy, będę przy browarze. Twój wybór. Ten Ulwund wygląda na kawał prania. Może Petra potrzebuje wsparcia. Ale najpierw muszę znaleźć warsztat i ulepszyć swój łuk. Dobra. Let's do it. Ej, czemu zamknięty jesteś? Ej! Mój wujek zwykł mawiać. Lepsze jeśli chcesz pomagać tylko. Warsztat jest. Wygląda na zamknięte. Aha. Mogę użyć warsztatu? Nie. Ja cię nie zatrzymam. Myślisz o ulepszeniu sprzętu? Może to jak mam pracować, gdy mój młody... Wszystko mam. Wybierz. Proszę. To co, już na trzeci poziom będę mógł ulepszyć? No, zobaczmy. Kwasowe strzały myśliwskie, okej. Okay. A drugi? Parametry broni wzrosły, to mi się podoba. I zostaje trzeci, echownik Nornika. Mamy to wszystko i speciony drucik. Puste miejsce na zbój. Okej, okay, akceptuję. A co to są zwoje? Zwoich jeszcze nie znamy. Okej, okay, ale mamy podniesione już na maksa. Zobaczmy. O. Parametry broni wzrosły. Nie mamy więcej tych. Okej. Okay. Ubiór. A, tu są statystyki. Jeszcze możemy? Niki. O, i rok Quororoga, czy jak tam to się nazywa?
stworzenie pułapek w ogóle mnie nie interesuje na razie. Torby. No, no. O, skóra szopa. Skóra wiewiórki. Skóra dzi... A mam jedną? Aha. To co to jest? Torba na pułapki. A to można podnieść co sakwa na bomby. No, nie będzie. I cały czas można podnosić w kółko zbierając. Musimy znaleźć szopy. Szop pracz. I wytwarzanie pułapek, no zróbmy. Grzmotelep. To jest grzmotelep. Tego się na pewno dowiemy bardzo wkrótce. Wstrzymaj miechy. Punkt dostępna jest teraz amunicja zającowa. Przyskany wrogów fasową amunicją może kwas. Trafienie wrogów fasową amunicją spłynie narastanie stanu korozji. Pancerz wroga będzie z czasem osłabiony i odporność przeciwnika na obrażenie zmaleje. Strzelaj strzałami kwasowymi w karnistry kwasu, by detonować zbiorniki, wywołać wielkie wybuchy żywiołu. Dzięki. Dobra, jak się wygląda? Ojej, no co to jest? Jedno zostało miejsce na zwój. Zwoje można instalować w broni, by podprawić parametry. Aby modyfikować zwoje z broni, stuknij podczas przeglądania z broni w ekwipunku. Ekwipunek. Broń. Okej. Okay. Okay, czyli trzeba wsadzić, trzeba go najpierw mieć. A co tu z tymi surowcami? O co tu chodzi? Nie lubię, jak mi się coś świeci. Aha, kijoczki. Żywność. Powinno dać radę. Teraz znaleźć Renda i pomóc mu z kolco grzbietami. No dobra, została. Jest następna misja. Obiecaliśmy. Kończymy na tą chwilę. Cicho nie gadać mi tu hałas robi, jak się mówię, do widzenia. No teraz uwaga, niech były sieje. Like and subscribe. A nie, nigdy nie przypuszczałem, że to kiedykolwiek powiem, ale poproszę o lajkowanie i subskrypcję. Może będzie więcej filmików. Na pewno będzie więcej, bo mi się to w cholerę podoba robić. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam ponownie.